Witajcie, z tej strony Urbeso i Polska, a dzisiaj mamy dla was opuszczony dom. Jak widać, był w centrum budowy i nie jest ukończony. Tak jest. A więc teraz zapraszam was do środka i pierwsze co, jak wam się podoba filmik, łapka, subskrypcję, komentarz przede wszystkim, bo to jest mile widziane. Dzisiaj jestem tylko ja i Olek. Dzisiaj ja mam pomysł. To teraz tak. Tutaj mamy pierwszy budynek, pierwszy pokój. Pomieszczenie. Jak widzicie, wszystko jest w stanie surowym, otwartym. No, to były kiedyś okna. Tutaj kiedyś były okna właśnie. Zamurowali. Bo miały być okna. To miały być. Teraz podchodzimy do większego holu. To jest piwnica. Do góry za chwilę wejdziemy. Tu może miały być jakieś... Popatrzcie, jakie są tutaj są cienkie te. Jak to się nazywa? Dzięki ściany. Patrzuj, jeszcze deska została. Belkę jeszcze taką, kurczę. O co i miała być łazienka? Ale zobaczcie ten. Tutaj normalnie widać, jak wszystko jest zawilucone od góry. Zbrojnie już powoli widać. Zbrojnie widać, że wychodzi. Czyli za niedługo to się zamieni w ruinę. O kurde. Tak jest, tutaj mamy. Ty, ale taka kurde. O, peste to piwnica jest, zobaczcie ludzie. To jest wielkie, o, widzę, że to już... Tą łazienkę? Bezdomiki mają. To wszystko jest widać, moi mili. Dobrze, przejdziemy teraz dalej. Ej, co to jest? To wielkie. No, jest to wielkie. Naprawdę bardzo wielkie. Ej, moje drogi państwo. To jest... A, klatka schodowa. To jest za jakiś moment. Tak jest. Tutaj są chyba trzy klatki schodowe w tym domu. Co ja wiem? Od niej lat jeszcze woda kapie. Tu mamy kolejne duże pomieszczenie. Jak gdzieś kapią woda ze stropu. Mm-hmm. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Szkoda, że taki dom. O, i mamy kolejną klatkę schodową. Tu już jest druga. Tu jest kolejne pomieszczenie. Tu jest kolejne pomieszczenie tak samo. Mm-hmm. Zobaczcie, to jest... Piwnica, nie? To wejdziemy tym. Ten nie, wiesz, że ktoś to pytał, jak to chodzi dalej. Tam się dalej. Ale no, tam jeszcze jest. No i taka mała też informacja dla was. Za niedługo przestaniemy już całkiem nagrywać. Na jakiś czas, nie? Na jakiś czas oczywiście. Bo mamy służbę do wojska. Więc nie będzie nas przez najbliższy moment. Teraz co? Byliśmy sobie w garażu. W garażu byliśmy. Byliśmy teraz w garażu, dobra. To teraz pierwsze co, to pójdziemy do klatki schodowej numer 1. I dostaniemy się nią do góry. Tego właśnie do domu. Ale powiem, że jakbym miał takie 10 mieszkań, to weź teraz połączyć. No. Duży. Węgiel, wszystko jest za duży dom, nie? Duży dom. Szkoda, takie 50. Duży. No i idziemy do góry. Może miała czekać, to jest piętrowe. Zaczniemy tak, od piętra. Na dach wyjść. Ale zobaczcie to, moi mili. To nie skąd kurczę te leci. Ło, wow, patrz. Strasznie duży teren do mostwa. Mamy i po prostu mamy kolejną klatkę. Tak, tak, tu jest jeszcze na. No. O, wejdziemy sobie teraz tutaj, tylko trzeba uważać patrzeć na wodę. Jak się leje, nie? Zobaczcie. Cały strop, co jest, to wszystko teraz czeka. Czyli teraz sobie pomyślcie tak panikowo, ile to już lat musi stać opuszczone. No, jakieś przyzbrojenie, kurde. To naprawdę musi stać bardzo już długo opuszczone. Od tym mam balkon. Do niego stanu to dopuściło. To jest kilka samochodów. O, tu jest blisko ulica, więc może być trochę niebezpiecznie, ale... No. Bajki. Rowery, jak to się mówi dzisiaj, jesteśmy ekonomicznie. Tam widać, że jakaś młodzież miała swoje spędy kiedyś. Ale czekaj. Jeszcze tutaj można wejść. O, tam! Będziemy szli przez takie wielkie chałuby. No właśnie. To jest odpowiedź. Ale patrz, jakby tu była taka wielka sypialnia z tarasem. No. Byłoby co? To by było fajnie. Ale patrzcie, moi mili. Ej, to niedawno. Siedzenia, wszystko jest suche, czyli teraz możemy sobie usiąść i opowiedzieć nieco o tej historii. O, patrz. Prawie cały napój. O, usi. A z
Weź zobacz, to z tego roku to jest. No to jest... niedawno jakoś. Tu jest, u góry pisze. A. 2022. O. Czy nie aż nie aż do domu. Fajeczki. Widzę, że miejsce jest też takie lekko zaniedbałe. I do tego filmu dodam wam też to, że pokażemy wam też opuszczony samochód. Jeszcze opuszczony ten, hala pygierowska, stara. Opuszczona hala, opuszczony samochód. Tak, tak, bo te, ten film był za krótki. To wszystko będziecie w jednym materiale, więc teraz udamy się na klatkę schodową i dostaniemy się nieco wyżej. Tam. On tak. Ale patrz, ktoś się musiał ten. Zobaczcie, jaki to jest. Nieźle odwalić, nie? Ktoś ma nieźle poryte we łbie. Nie wyżej, czyli już na samym daszek. A no. Ale... Przecież musimy drugą klatką wejść. No to pójdźmy teraz do drugą klatką, jak mówi Krystian. On tutaj już wcześniej był. Tak, byłem tutaj wcześniej. I właśnie teraz dostaniemy się na sam dach. Teraz niech on nas poprowadzi. Tak, to ja prowadzę na klimat głównie, ale dzisiaj damy się na Krystiana. Widzisz? A no właśnie, dobrze, no to wychodzimy na sam dach. Teraz będą takie piękne ujęcia z dachu, jak to się mówi. Jesteśmy na samym dachu. Jo. Zobaczcie, moi mili, jakie tutaj są kałuże. Jakie to jest trawa w ogóle. To już musi naprawdę stać jakiś czas. Uważaj na dziury, nie? Kominy zasypane. O. Nie mamy. Więc po prostu... Jak widzicie, to jest już taki straszny długi czas, gdzie się pojawiła woda na dachu. No też, nie? Tutaj prawdopodobnie miało być pewnie jakieś poddasze, ale nie powstało do tego miejsca. Więc... Tu jeszcze jest stan smołą jakoś. To jest po prostu już zaniedbane. No. O! Tutaj mamy zejście właśnie na te schody. O, zobaczcie, moi mili, a tutaj właśnie mamy otwory kominowe, które są już zasypane strasznie. No. Wszystkie te drzewa, wszystko zasypało. Tu mam właśnie otwór na drugą klatkę. To jest właśnie druga klatka, właśnie tego właśnie miejsca. Ledwo to się trzyma. Jest tak zaniedbane. Wow. Aż strach wchodzić. No my tutaj teraz się na płycie chyba trzymamy, patrz, bo tutaj patrz. To nie to. To jest już sama płyta nośna. Ona się trzyma. Lepiej nie ryzykujmy. Nie, lepiej nie. No więc powiem tak, teraz będzie małe cięcie. Tak, teraz będzie małe cięcie i będzie... Przy tym obiekcie pegerowskim, przy tej hali. Przy tej hali pegerowskiej to jest. My. Także... Wstępnie będziemy się dzielić przy samochodzie. Tak jest, także... Dajcie. Także cięcie. Teraz jesteśmy w opuszczonej właśnie hali. Pegerowskiej stawie. Właśnie tutaj widzimy... Głowę. Oczywiście. Widzimy to, ale... Nie wiem, co nie? Tu lepiej się pojawia niektóre... No... Właśnie tak teraz patrzę. Tutaj jak widać, to jest wszystko ogólnie zawalone. I tam dalej jeszcze też mamy PGR, tylko to są blisko domy strasznie. Ale dla was zaryzykujemy i tam pójdziemy. Tu już się zawaliłem na część. I po tej części chyba idzie wejść na dach, nie? Tak, po tej części właśnie. Zobaczymy się od tych pomieszczeń, ale jeszcze na kraj to okay, macie teraz całość dzisiaj. Mówię, no dzisiaj mamy wszystko ekonomicznie, tam widać rowery nasze. Więc idziemy teraz do tych pomieszczeń takich socjalnych. To nie jest zbroń, to była poducha jakaś albo coś. Tutaj, jak jeśli pamiętacie ten odcinek, gdzie byliśmy, a nie, to się nie nagrało. Tamto z tego, z człopy. To w człopy właśnie była taka sama, jak to się mówi? Hala, obora, jak tu. I właśnie w tym przedsionku były cielaki. Tutaj mamy pewnie znowu to właśnie teraz na mleko. O, widzę, tutaj są te właśnie pomieszczenia na mleko,
na takie inne pierdoły właśnie. Tu lat jest zrobiony. Tu może była jakaś kiedyś plata albo coś. Z tego. Nie, czy nie plata, bo plata może nie. Jak widać, jaskółki tak się zamówiły. Idziemy teraz dalej. Tu właśnie jest... Ej! To jest tak samo jak było kiedyś, jak to było tam czopie, zobaczcie. To są te same budynki. Tu stały bany z mlekiem, a tu kiedyś była taka wielka beczka. Jest to samo wszystko, co było kiedyś w człopie. Tam wam też pojedziemy i też to nagramy. Zobaczcie, mamy jedną szopę, drugą szopę. I tam dalej wam teraz przybliżę. Jest już zamieszkały teren, gdzieś tam właśnie, o tam patrzcie za moim palcem. A my to obejdziemy teraz wszystko dookoła, idziemy teraz dalej. My to jest... Proszę? Jak w Radzimiu? Nie! W człopie to było! Kawałek za człopem. I tutaj też były kiedyś właśnie takie miejsce na małe cielaki dookoła. A na samym końcu wejdziemy wam na górę, żeby były lepsze ujęcia. Dobra, chodźcie, jedziemy teraz dalej. Jeszcze zaraz to link. Teraz uwaga, teraz trzeba być tak po cichu strasznie. Te parzy to jest blisko do mężdy, to jest masakra. Okej, spokojnie. Właśnie mu teraz mówię, że to jest też tak trochę strasznie dziwne, że na takim, że tak powiem teraz brzydko zadupiu powstały te. Powstały pegiery kiedyś. To jest strasznie dziwne, przecież to jest... Są stare bloki pegierowskie, właśnie to jest, co jest najważniejsze. Trylinka, po której teraz idziemy. Ej, patrz, tam nawet jest brama jeszcze pegierowska. Ej. Zaraz pokażę, to jest czy jest... Albo traktor. Jak teraz właśnie widzę, to jest, kurczę, masakra teksańska. Idziemy teraz tam dalej. By nas teraz nikt tutaj nie złapał, bo będzie przypał, moi mili. Czy tu jest pełno takich śmieci? Tam jest nawozy chyba. Idziemy to zaraz zobaczyć. Zobaczymy zaraz. Stara skrzynka na narzędzia. Patrz, na czym ten słup się trzyma. O kuźwa. Na nic. Na niczym. Czyli to była grozi... Oj, zawalone. Masa 500 kg. I patrzcie, moi mili. To są nawozy. Nikt tego nie bierze. Nic się tutaj marnuje. Kamerę. O, tutaj właśnie jakiś plecak mamy. Idziemy dalej. O, tu jakaś stara, nie wiem, czy to jest gazu. Nie, to jakiś fotel stary. I to mamy od gazu. Kuchenka stara. Bardzo ładnie. Tam już jest zawalone, a też jest zawalone. A, wchodzimy. Nie, to nie jest stary, to jest nowszy. Pewnie ktoś go tutaj zatrzymał tam. Właśnie jest jakiś puk. Tylko tak pokażemy, nie? Dobra, lepiej. Ciekawa historia właśnie tego miejsca, ale jest nieznana. Ale jak możemy teraz właśnie zobaczyć po tych na przykład obecnych maszynach, one tutaj już stoją naprawdę ładnie. To mamy jakieś koło w tych tirach. To tam pokaż. To mamy koło właśnie od tira i to jest opuszczone. Dobra. No i teraz tylko został nam bus. Także widzimy się przy busie. Nie, jaki bus, taki bus. No ten... Przecież, a jeszcze trzeba na dach trzeba jeszcze wejść. A.
Także jeszcze widzimy się przy opuszczonym no, dachu. Od tego. Znaczy, wejść nie z kamerą to jest trudno, więc widzimy się przy dachu. No jesteśmy teraz na dachu. Widzicie? To są wszędzie dziury. Dach jest w opukanym stanie. Był tutaj też prąd, czyli tutaj u góry była przechodzona cała słoma z żmi. I pamiętajcie, wchodzimy na własną odpowiedzialność. Nie, tam już nie wchodzę tam. Ja patrzę, tak się idzie. To jeszcze jest taki dach, wygląda w normalnym stanie, ale patrz na to. Nie, wiesz co, ten też będzie się normalny, może on nawet wejść. Głównie po stropach, a idziesz już. No. Nie no, raczej jeszcze to trochę trzyma, więc nas dwóch to jest mała waga. Jeszcze Michał. Wszędzie są te otwory na strącenie. O, tu już widzisz, co tu się dzieje. No i mamy. Tutaj pewnie się wstał, nie? Siadł. Więc co, moi mili? Oczywiście zdjęć z tych miejsc, gdzie się było, nie robiliśmy, bo nie było czasu na te zdjęcia. To się chyba coś paliło, patrz. Belka. Tak, tu chyba wszystko się paliło. A i się tutaj właśnie teraz mówię, to jest wszystko robione z partizanta. I nie było czasu na... Nie jesteśmy na ten urobek gotowi jak zawsze, ani... Było tam, gdzie jechamy. No to co, że dzisiaj nagramy. I tak się to właśnie jakoś teraz stało. Jak widać. A teraz nie było roweru. I właśnie o to, że w tym miejscu będzie kolejne cięcie. Tak. I będziemy się widzieli do tego w tym opuszczonym busie. Tak jest. Także do busa. Właśnie chciałem dopowiedzieć, iż film z tego busa, no prawdopodobnie go nie będzie właśnie na tym nagraniu, no ponieważ mi się zawierzył gdzieś na komputerze, gdzieś w plikach, usunął się. No i co wam teraz powiem? To raczej będzie koniec filmu, także trzymajcie się do samego filmu, zostawcie łapkę, suba, no i co? Do zobaczenia, cześć!